czy rzeczywiście duże poświęcenie dużej ilości miejsca w publicznych mediach, muzyce rockowej, festiwalowi w Jarocinie robi temu festiwalowi dobrze, jak to się młodzieżowo mówi. Ja pamiętam, kiedy w latach 80. przyjeżdżali dziennikarze, przyjeżdżała kronika filmowa, telewizja do Jarocina, uczestnicy mieli pretensje, że jest tak mało o tym w mediach, że tak się mało o tym mówi, że to jest takie zepchnięte do getta. Teraz jest odwrotnie. Telewizja jest w Jarocinie. Od zeszłego roku właściwie jest ona już tam na stałe. Czy to dobrze, czy to źle? Kto zacznie? No oczywiście, że bardzo dobrze, ponieważ Jarocin jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w tym kraju. I to, że jest tam telewizja, jest to zupełnie oczywiste i zrozumiałe. To na czym polega wobec tego ten konflikt między tak zwaną publicznością jarocińską? To prawda, to już zaczyna być slogan w stylu publiczności opolskiej, ale publicznością jarocińską, która chce niezależnego, kontrkulturowego, alternatywnego festiwalu i mediami, muzykami, tymi, którzy przyjeżdżają robić inną imprezę, taką, jaką zapowiadał Kuba. Co ty rozumiesz pod pojęciem publiczność jarocińska? Bo ja, będąc na festiwalu, to widziałem publiczność jarocińską, czyli 2000 agresywnie nastawionych do każdego ludzi i 18 000 osób, które chcą się po prostu bawić. A prasa zawsze wychwytuje tą grupkę, nie wiem, 2000, 3000 ludzi. Są bardziej widoczni. Tak, bo są bardziej widoczni. I nie można pod tych ludzi robić festiwalu, a ja odnoszę wrażenie, że on był tak robiony. Jak to z tego będzie robione teraz i jak chcesz uniknąć tego, żeby ci ludzie nie czuli się oszukani? Ci, którzy jednak są najbardziej kojarzeni. Ja chciałem nawiązać do jednej rzeczy. Tutaj jak Jacek Wroński, czy obecność sponsora może wpłynąć na bezpieczeństwo tego festiwalu? I jakby no, to pytanie nie zyskało odpowiedzi. Ja myślę, że nie można mówić o rzeczy nieistotnej, że o tym zapomnimy, czy było bezpiecznie, czy niebezpiecznie, bo muzyka rockowa jest muzyką walczącą. Ja myślę, że w Jarocinie musimy zapewnić godne warunki zarówno muzyką, jak i publiczności. Nie może być tak, że dyskusje po Jarocinie są takie, no jak to dobrze, że nikt nie zginął, jak to dobrze, że nikomu nie złamano karku, jak to dobrze, że nikt nie pod sceną nie stracił życia. Albo tylko sobie rękę złamał. Albo tylko sobie rękę złamał, była fajna atmosfera, przyjaźń, miłość i muzyka. To nie tak. Ja nie uważam, że to pytanie nie jest istotne. Musisz brać pod uwagę, kto przyjeżdża do Jarocina i że dla rodziców, tych nastolatków, którzy przyjeżdżają do Jarocina, jest to bardzo istotne. No właśnie ja podkreślam, że to jest bardzo istotne. Dzieci... To jest bardzo istotne. To chyba się zgadzamy. My się zgadzamy.